Iga Świątek, pierwsza polska tenisistka zdobywająca medal olimpijski, dedykowała swój sukces ojcu, który teraz dzieli się swoimi przemyśleniami na temat osiągnięć córki. Igrzyska Olimpijskie w Paryżu stanowiły dla niej ogromne wyzwanie. Mimo, że nie udało się zdobyć złotego medalu, a przegrana z Chin Wen Zheng była niewątpliwie rozczarowująca, Świątek wraca do domu jako bohaterka. W trakcie igrzysk w Paryżu Polska zdobyła już cztery medale. Trzy brązowe i jeden srebrny. Turniej jeszcze się nie zakończył, a zawody potrwają do 11 sierpnia, dając polskim sportowcom więcej szans na poprawienie tego wyniku. Niestety, w finale biegu na 100 metrów zabraknie Ewy swobody, co jest kolejnym punktem zainteresowania dla polskich fanów sportu. Iga Świątek, zdobywając brąz, przyniosła Polsce ważny sukces na arenie międzynarodowej. Jej ojciec podkreśla, jak ważne jest wsparcie i otoczenie, które umożliwiło Igdzie rozpoczęcie i rozwój kariery tenisowej. Jestem niezmiernie dumny z Igi. Każdy medal ma swoją historię, a ten jest dowodem nie tylko jej talentu, ale również ciężkiej pracy, determinacji i poświęcenia które są potrzebne, aby osiągnąć sukces na tak wysokim poziomie, mówił w rozmowie z mediami. Podczas konferencji prasowej po zdobyciu brązowego medalu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, Iga Świątek bez wahania wskazała, że dedykuje swój sukces ojcu. Gdybym go miała komuś zadedykować, to bez dwóch zdań tacie. To raczej taka oczywista odpowiedź. Bo w kontekście igrzysk zawsze mówię o nim. Szczerze mówiąc, to generalnie wszystko mogłabym mu dedykować. Gdyby nie on, nie grałabym w tenisa, sto razy bym się poddała i nie byłoby mnie tutaj, wyznała ze szczerością. W odpowiedzi na te ciepłe słowa, Tomasz Świątek, ojciec Igi, podczas rozmowy z redakcją faktu, wyraził swoje uczucia, czytałem te wypowiedzi. To miłe, że mówi w ten sposób. Podkreślam, że to jej zasługa i wynik. Jestem wdzięczny, że dzieli się sukcesem, ale cały zespół na to pracował. To świetny wynik. Choć widać, że jest dumny, stara się również zwrócić uwagę na wkład całego zespołu w jej osiągnięcia. Związki Igi ze sportem i jej ojcem są głębokie, nie tylko ze względu na emocjonalne wsparcie, ale także dzięki sportowemu doświadczeniu Tomasza, który sam jest związany z wioślarstwem. To właśnie jego zaangażowanie w sport prawdopodobnie miało znaczący wpływ na karierę tenisową córki. Iga Świątek, mimo zakończenia swoich zawodów, postanowiła pozostać w Paryżu na dłużej, aby wspierać innych polskich sportowców podczas trwających igrzysk. Jej ojciec również pozostanie z nią. To zależy od biletów. Na pewno jutro idziemy na lekkoatletykę, wyjawił Tomasz Świątek wskazując na kolejne wydarzenia, na których planują być obecni, dając tym samym dowód na swoje wsparcie dla innych sportowców.